Witam serdecznie wszystkich uczestników konferencji SQL Day 2011. Tym razem spotykacie się, właściwie spotykamy się wyjątkowo w ciepłym miesiącu czerwcu, a więc nieco lepiej pewnie z dojazdem niż w grudniu ubiegłego roku. To już trzecia edycja SQL Day. W tym roku niestety moje życie zawodowe zatrzymało mnie w Warszawie, nie mogę być z wami, natomiast no, myślę, że konferencja będzie jak zwykle bardzo udana. Chciałbym jednocześnie w tym miejscu podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego, że SQL Day po raz trzeci się odbywa. To głównie słowa uznania kieruję do osób z Wrocławia, z Tobiaszem Koprowskim na czele, które jak co roku przygotowują świetną imprezę. Wydaje mi się, że nikt nie będzie żałował tego, że przebył długie kilometry i dostał się do Wrocławia po to, by obejrzeć 5 sesji znakomitych zapewne o SQL serwerze. Co mogę powiedzieć? No, z mojej strony jest bardzo przykro, że mnie tam nie ma. Szczególnie z uwagi na wszelkich znajomych, których miałem okazję poznać przy okazji poprzednich edycji tej imprezy. No ale wydaje mi się, że będzie szansa, żeby to nadrobić. Być może na następnej takiej imprezie. Czasem życzę wszystkim znakomitej zabawy, no i przede wszystkim zdobywania nowej wiedzy, bo chyba to jest jednym z kryteriów udanej konferencji. Jak co roku, właściwie nie co roku, jak co edycję SQL Day w naszej grupie, polskiej grupie użytkowników SQL Servera następuje drobna zmiana. Czyli zmiana na stanowisku najbardziej wszechwładnej osoby w grupie, czyli na stanowisku prezesa grupy. Do tej pory miałem zaszczyt pełnić tę rolę już po raz drugi w czasie, odkąd grupa istnieje. No i w tradycji stało się zadość. Myślę, że dzisiaj powinna również nastąpić taka zmiana. Również to do tradycji należy, że osoba, która pełni funkcję prezesa, na kolejny rok wyznacza swojego następcę. Brzmi tak trochę jak kumotersko. Ale oczywiście jest też wewnętrzna dyskusja na ten temat. Wydaje mi się, że w tym roku nikt nie będzie miał zupełnie nic przeciwko temu, by następnym prezesem na dalszy ciąg roku 2011 i kawałek roku 2012 został Tobiasz Koprowski, który no, swój wkład w konferencję jak co roku ma ogromny. W tym miejscu wydaje mi się należą się Tobiaszowi ogromne brawa już teraz na wstępie za to, że ta konferencja po raz kolejny doszła do skutku i po raz kolejny udało się zebrać naprawdę fajnych prelegentów z całej Polski. Być może kiedyś zmieni się to i będziemy też zapraszać prelegentów z całego świata. Na razie budżet naszej konferencji, jako że jest to konferencja darmowa, nie jest potężny i stąd nie możemy sobie pozwolić na ściąganie znakomitych prelegentów z Europy czy nawet z Ameryki. Tak. Jeszcze raz naprawdę duże słowa uznania dla Tobiasza. No i panie prezesie, życzę, żeby pana kadencja była owocna, by realizował pan dalej nasze cele. Grupa się rozrastała i dalej była, istniała w tak znakomitej atmosferze, jaką nam się udawało przez te kilka lat utrzymywać. Jeszcze raz życzę wszystkim dobrej zabawy we Wrocławiu. Cóż, no, tym razem mi się nie udało do was dojechać, ale do zobaczenia na następnym SQL Day. Dziękuję bardzo.